Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Nie przedłużam, zaczynajmy! Branżowy gigant firma Take-Two Interactive otwarcie przyznała, że zorganizowane kampanie graczy polegające na bombardowaniu gier negatywnymi ocenami faktycznie mogą znacząco zaszkodzić wydawcom. Tyczy się to nie tylko kwestii wizerunkowych, ale przede wszystkim rzeczywistym wynikom finansowym. Jak informuje serwis GameRant, firma poświęciła zjawisku bombardowania ocen sporą część opublikowanego niedawno corocznego raportu finansowego. W jednym z fragmentów możemy przeczytać, że każda tego typu sytuacja prowadzi do spadku liczby graczy oraz przychodów, a także konieczności wydania dodatkowych funduszy na marketing oraz nadszarpuje reputację firmy. W dalszej części raportu Take-Two przyznaje, że negatywne oceny mogą oczywiście wynikać z niskiej jakości dostarczonego produktu, jednak zorganizowane protesty graczy traktuje jako równie istotne zagrożenie dla prowadzonego biznesu. Od siebie dodam, że opisywane incydenty miały miejsce przy zremasterowanej trylogii GTA, a także przy okazji premiery portu Red Dead Redemption na PS4 i Switcha. W przypadku obu produkcji wydawcą była właśnie firma Take-Two. Wieloletni pracownik Rockstara w niedawnym wywiadzie podzielił się swoimi przemyśleniami na temat najnowszej odsłony GTA. Deweloper uważa, że szóstka będzie bardzo dopracowanym i udanym tytułem, ale jednocześnie nie może oprzeć się wrażeniu, że nadchodząca część rozczaruje wielu graczy. Obe Vermeij, bo o nim mowa, pracował w słynnym studiu przez ponad 10 lat, współtworząc takie hity jak GTA San Andreas czy GTA 4. Uważa, że najnowsza odsłona będzie w dużej mierze ewolucją tego, co znamy z piątej części i przez to właśnie część osób może poczuć lekkie rozczarowanie. Powiedział również, że bardzo podoba mu się obrany przez twórców klimat stanu Miami i jego ekscentrycznych mieszkańców, który jego zdaniem po prostu świetnie pasuje do serii GTA. Liczy także, że być może Rockstar zastosuje w grze narzędzia AI lub bazujące na fizyce, które będą na bieżąco generowały animacje postaci w różnych sytuacjach, zamiast bazować na ręcznie animowanych sekwencjach. Skull & Bones miało być wielkim hitem dla Ubisoftu. Francuski wydawca miał o tej produkcji spore mniemanie i określał ją nawet mianem gry 4x A. Tymczasem rzeczywistość pokazała, że nie jest to tak popularna pozycja, jak można było oczekiwać. Ubisoft wciąż jednak wierzy w Skull & Bones. Firma chce dotrzeć do szerszego grona odbiorców, o czym może świadczyć informacja zamieszczona w serwisie X. Wynika z niej, że Skull & Bones trafi na platformę Steam już 22 sierpnia bieżącego roku. Tytuł można już dodawać do swojej listy życzeń. Niestety Stalker 2 zaliczy kolejne opóźnienie. Deweloperzy ze studia GSC Game World poinformowali, że termin premiery przesunięto z 5 września na 20 listopada. Twórcy przy tym wyraźnie podkreślili w komunikacie, że zdają sobie sprawę z rosnącego zniecierpliwienia graczy, ale chcą wykorzystać dodatkowy czas na ostatnie poprawki techniczne i usunięcie błędów. W ramach pocieszenia 12 sierpnia zorganizowana zostanie transmisja Deep Dive, podczas której deweloperzy przybliżą kolejne szczegóły o grze. 23 lipca zadebiutowało pierwsze duże rozszerzenie Home Invasion do znakomitej taktycznej strzelanki Ready or Not. Zgodnie z tytułem dodatek koncentruje się na misjach, w których przestępcy zajmują domy i mieszkania, biorąc ich mieszkańców za zakładników. Wszystko to rozgrywa się zaraz po huraganie, który spustoszył miasto. DLC zakupicie na Steam w cenie 29 zł i 99 groszy. W dniu przygotowywania tego materiału zbierało ono mieszane opinie. Polskie 11-bit Studios pochwaliło się nowym, bardziej przejrzystym interfejsem we Frostpunk 2. Twórcy przyznali, że ten aspekt rozgrywki powinien być możliwie najbardziej przyjazny graczowi, ponieważ gra i tak jest już wystarczająco wymagająca. To właśnie zmiany w interfejsie były jednym z ważniejszych powodów, przez który premierę Frostpunk 2 opóźniono aż o 2 miesiące. Przypomnę, że pierwotnie tytuł miał ukazać się 25 lipca, a za nowy termin wybrano 20 dzień września. Studio Arrowhead zapowiedziało największą jak dotąd aktualizację do Helldivers 2. Update zatytułowany Escalation of Freedom trafi do gry 6 sierpnia. Z najważniejszych nowości, jakie trafią do produkcji, należy wymienić. Nowe rodzaje przeciwników zarówno wśród automatonów, jak i terminidów. Kolejny poziom trudności CR10 Super Helldive, przy czym większe wyzwanie ma zagwarantować większe nagrody. Dodane zostaną nowe cele misji i większe posterunki przeciwników, które będą dostępne także na niższych poziomach trudności.
Warto jeszcze wspomnieć o bardziej zamglonych, bagnistych lokacjach, w których niezbędna będzie latarka lub wyczulony słuch. Twórcy pochylili się również nad problemem wyrzucania graczy z meczów. Po wprowadzeniu aktualizacji poszkodowana osoba zostanie gospodarzem nowej sesji wraz z całym zebranym poprzednio łupem. Sieciowa strzelanka Warframe od studia Digital Extremes już od ponad dekady przyciąga do siebie dziesiątki tysięcy graczy. Nadchodzący dodatek zatytułowany 1999 pozwoli nie tylko poznać genezę kosmicznego uniwersum, ale także doda wiele nowych elementów. Wśród nich o dziwo znajdą się romanse z innymi postaciami. Jak przyznała dyrektorka kreatywna Rebecca Ford, pomysł na tego typu mechanikę zrodził się w jej głowie już na samym początku prac nad grą, ale nigdy nie udało się jej zgrabnie wpleść w opowiadaną historię oraz dotychczasowy gameplay. Jak się okazuje, to popularność wątków romantycznych z Baldur's Gate 3 zachęciła twórców, aby uczynić z romansów istotny element Warframe. Jak tłumaczy deweloperka, Baldur's Gate było dla nas jak popchnięcie przed skokiem na Bungie i jestem za to bardzo wdzięczna. To było dla mnie jedno z najlepszych doświadczeń w grach. Jak wynika z udostępnionych niedawno szczegółów rozszerzenia, rozgrywając nowy wątek fabularny, wcielimy się w Artura, będącego jednym z operatorów prototypowych Warframe'ów. W czasie przygody protagonista będzie mógł nawiązać bliższe relacje z towarzyszami poprzez bezpośrednią rozmowę lub fikcyjny komunikator internetowy. Sam dodatek zabiera nas do przyszłości, a konkretnie Sylwestra roku 1999. Jest to nieco cyberpunkowa wizja alternatywnej rzeczywistości. Wraz z Arturem i członkami oddziału Hex będziemy mieli za zadanie wytropić naukowca Albrechta Entratiego, którego działania napędzą późniejsze istotne wydarzenia uniwersum Warframe. Pod koniec tygodnia zadebiutowało rozszerzenie Settlers of Khal'gur do darmowego hack'n'slasha Path of Exile. Premierze dodatku towarzyszy aktualizacja 3.25, która wprowadza ważne zmiany i małe udogodnienia. Główną atrakcją jest oczywiście nowa liga oraz kolejne przedmioty i klejnoty, ale gracze otrzymali też nową klasę Warden oraz przebudowę Gladiatora. Cały system walki wręcz został zmodyfikowany, podobnie jak część endgame'u, a my będziemy mogli rozwijać własne miasto dla tytułowych osadników. Do tego wszystkiego dochodzą rozmaite poprawki, które uprzyjemniają rozgrywkę. Na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X wprowadzono także garść ulepszeń technicznych, w tym skrócenie czasów ładowania. Na koniec dodam, że gra otrzymała kantor wymiany walut, który wśród wielu graczy wzbudza obawy. Jeśli ogrywacie już dodatek, to dajcie znać w komentarzach, czy te obawy rzeczywiście są uzasadnione. Fallout London to ambitny mod zespołu Fallon, który został stworzony do czwartej odsłony serii Fallout. Prace nad modyfikacją dobiegły końca i pojawiła się ona na platformie gog.com 25 lipca. Jak można przeczytać w opisie projektu, mod wprowadza do gry nową fabułę, 20 frakcji, nowe istoty, bronie oraz przedmioty związane z Londynem. Modyfikacja pozwala na eksplorację wielu lokacji tego rozległego i zrujnowanego miasta na 40 lat przed wydarzeniami znanymi z trzeciej części. Projekt ma zapewnić około 90 godzin zabawy, 200 misji, rozbudowany system dialogowy i pełny dubbing w języku angielskim. Trepang do kwadratu to wydana w ubiegłym roku pierwszoosobowa strzelanka nawiązująca do kultowej niegdyś serii Fear. Tytuł doczekał się pierwszego fabularnego DLC zatytułowanego Blade Kisser. Dodatek nie jest zbyt obszerny, ale za to jego cena jest dosyć atrakcyjna. Na platformie Steam kosztuje niecałe 37 zł. Rozszerzenie oprócz nowego wątku fabularnego zawiera 3 nowe bronie, 2 misje poboczne, 3 dodatkowych bossów do pokonania oraz 9 kolejnych map do trybu Combat Simulator. Na dokładkę dołożono 10 kolejnych danych wywiadowczych, które pomogą nam lepiej poznać uniwersum tego tytułu. Niezorientowanym powiem, że w grze wcielamy się w genetycznie zmodyfikowanego superżołnierza znanego jako Obiekt 106, przetrzymywanego w tajemniczym ośrodku badawczym Site-14. Chętnych zapraszam zresztą do recenzji tego tytułu mojego autorstwa, link w opisie pod dzisiejszym filmem. No Rest for the Wicked otrzymało największą z dotychczasowych aktualizacji. DLC o nazwie The Crucible powiększa świat gry, rozbudowując dotychczasowe lokacje i dodając nowe wzmocnienia broni oraz bezpańskie zwierzęta. Łącznie twórcy poprawili też ponad 500 błędów. Tytułowy tygiel Cerimów był już obecny w grze od początku, ale nowa aktualizacja znacznie go rozbudowała. Teraz przy każdym przejściu tygla zwiedzimy ponad 3-krotnie więcej losowych pomieszczeń, w tym wiele nowych. Najważniejszą nowością jest system Echa. To ponad 200 modyfikatorów pozwalających spersonalizować wizyty w tyglu. W nowym tyglu znajdziemy też kolejnego kupca Seneszala.
Za nasienie zmroku możemy u niego przetworzyć surowce i skorzystać z innych cennych usług. Z tą postacią związany jest także kolejny sposób ulepszania ekwipunku poprzez jego egzaltację. Na stałe zwiększa to potencjał bojowy ekwipunku, dzięki czemu będzie on przydatny także na późniejszych etapach rozgrywki. 22 lipca w ramach wczesnego dostępu na platformie Steam zadebiutowało Cataclysmo, czyli strategia łącząca elementy City Buildera i Tower Defense. W momencie, kiedy przygotowuję ten materiał, gra zbiera bardzo dobre oceny od użytkowników. Gracze chwalą rozgrywkę i klimat. Wiele osób zwraca uwagę na podobieństwa do takich produkcji jak They Are Billions czy Age of Darkness Final Stand. Dobre opinie zbiera również system budowania, w ramach którego swobodnie stawiamy struktury niczym z klocków Lego. Ponadto chwalona jest bardzo obszerna zawartość, oczywiście jak na wczesny dostęp. Słabiej wypadają wyniki aktywności. Dzień po premierze w szczytowych momentach w grze przebywało około 2,5 tysiąca graczy jednocześnie. Przyczyną takiego stanu może być wydanie gry w poniedziałek i jednak w samym środku wakacji. Dopiero weekend powinien pokazać, jak to naprawdę będzie z Cataclysmo. Na koniec dodam, że gra ukazała się wyłącznie na PC-tach i oferuje język polski w formie napisów. Za produkcję odpowiada studio Digital Sun Games, znane chociażby z bardzo udanej gry akcji The Mage Seeker, a League of Legends Story. Conscript zadebiutowało na rynku 23 lipca. Tytuł pojawił się na PC-tach oraz konsolach marki PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Gra jest survival horrorem utrzymanym w duchu pierwszej części Silent Hill czy Resident Evil. Omawiany tytuł przygotowało jednoosobowe studio Catch White, za którym stoi Jordan Mochi, facet zafascynowany zarówno historią, jak i klasycznymi survival horrorami. Te dwie pasje udało mu się połączyć właśnie w grze Conscript. Akcja tytułu toczy się w 1916 roku podczas bitwy pod Verdun, a dokładnie obrony fortu Devaux przed napierającymi wojskami niemieckimi. Głównym bohaterem jest André, który wraz ze swoim bratem Pierrem trafił do francuskiej armii. Rozgrywkę obserwujemy z lotu ptaka, przemierzamy rozbudowane lokacje, realizujemy zadania popychające fabułę do przodu, a przy okazji rozwiązujemy różne ciekawe zagadki. W grze nie mogło też zabraknąć starć z przeciwnikami, a do ich eliminacji wykorzystujemy broń palną i białą. Wzorem pierwszych odsłon Resident Evil amunicji i apteczek nigdy nie mamy zbyt wiele, a sprawę dodatkowo komplikuje fakt ograniczonego miejsca w ekwipunku. Conscript utrzymano w posępnej stylistyce, a klimatu dodatkowo nadaje pixelartowa oprawa graficzna. W momencie przygotowywania tego materiału gra zbiera bardzo dobre opinie na platformie Steam. 23 lipca zadebiutowała gra F1 Manager 2024. To już trzecia odsłona serii zapoczątkowanej w 2022 roku przez studio Frontier Developments. Tak jak w poprzednich częściach, w grze nie kierujemy bezpośrednio bolidami startującymi w wyścigu. Zamiast tego czuwamy nad całym zespołem, koordynując działania kierowców, mechaników czy inżynierów. Oficjalna licencja sprawia, że gra zawiera wszystkie 24 tory i 10 zespołów Formuły 1, które biorą udział w sezonie 2024. Najnowsza odsłona jako pierwsza w serii daje nam także możliwość stworzenia od podstaw własnego zespołu. Dodam jeszcze, że kilka dni po premierze tytuł zbierał mieszane opinie na platformie Steam. Phantom Blade Zero to nadchodząca gra akcji od studia S-Game. Deweloperzy mają ambicje, by zrewolucjonizować gatunek hardkorowych gier, jednocześnie unikając pułapki frustracji, która często towarzyszy produkcjom typu Souls-like. W niedawnym wywiadzie dla PC Games N reżyser gry o pseudonimie Soulframe ujawnił szczegóły dotyczące filozofii stojącej za projektem. Inspiracją dla Phantom Blade Zero były klasyczne gry akcji takie jak Ninja Gaiden czy Metal Gear Rising, znane z szybkich kombinacji i wymagającej rozgrywki. Twórcy postawili sobie jednak za cel stworzenie gry, która zachowa ducha owych inspiracji, jednocześnie będąc bardziej przystępną dla obecnego pokolenia graczy. Reżyser podkreślił, że choć walka ma pewne podobieństwa do gier z gatunku Souls-like, to jest znacznie szybsza i bardziej dynamiczna. Co ciekawe, tytuł ma zaoferować różne poziomy trudności, tak by zadowolić zarówno casualowych graczy, jak i hardkorowych weteranów. Phantom Blade Zero znajduje się obecnie w fazie rozwoju na PlayStation 5 i PC. Studio nie wyklucza przeniesienia gry na inne platformy w przyszłości. Brak umowy na wyłączność Sony daje nadzieję na debiut także na Xboxach. Studio Uncle Grouch Gaming pracuje nad ciekawym tytułem Dungeons and Kingdoms. Gra łączy w sobie mechaniki City Buildera i Dungeon Crawlera. Projekt nie ma jeszcze nawet przybliżonej daty premiery, ale z pewnością pojawi się na platformie Steam. Twórcy zapowiadają swoją grę jako hybrydę RPG i strategii, w której zajmiemy się głównie dwiema czynnościami: rozbudową osady oraz polowaniem na niezbędne dla rozwoju łupy.
Zabawę rozmaici system dnia i nocy, a nawet pór roku. Od czasu do czasu trzeba będzie opuścić mury spokojnej wioski, aby udać się po pożywienie lub surowce dla mieszkańców. W bardziej niebezpiecznych lokacjach znajdziemy natomiast plany nowych budynków i technologii. Pierwszą okazję na zagranie w Dungeons & Kingdoms otrzymamy być może już w październiku. Twórcy szykują bowiem wersję demo, którą chcą zaprezentować podczas jesiennego Steam Next Fest. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!